Hej, hej, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Jak widać, jestem na łonie natury. Jak najczęściej z dzieciakami trzeba wychodzić, niech świeżego powietrza nabiorą. No, słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ważny taki temat dla mnie, ale pewnie dla co niektórych z Was. Będę dzisiaj rozmawiała na tematy takie poważne, kontrowersyjne. Będziemy sobie rozmawiać o walucie cyfrowej. No i oczywiście przedstawię dwie ważne, kluczowe postacie, które są bardzo istotne. Więc jeżeli macie ochotę posłuchać, co ja tam dzisiaj mam do powiedzenia, to serdecznie zachęcam. Ja już jakiś prawie 2 lata temu, jakoś były początki pandemii, a nawet też przed pandemią, różne takie tematy ze świata poruszałam. Między innymi, czy to mit, że będą nas chipować, że będziemy biorobotami. Wcześniej to takie się to wydawało bardzo absurdalne, nie do pomyślenia, jakieś science fiction, jakieś teorie spiskowe, że jakieś, wiecie, teorie z kosmosu wyjęte z palca, co to w ogóle jest. Ale teraz już, kiedy mamy tą sytuację, czy to wojnę, czy wirus za wirusem, czy no, problemy finansowe świata, problemy z gospodarką i tak dalej, upadającą, to już to nie jest takie wyjęte z palca. Tak jak ktoś mądry według mnie powiedział, że śpieszmy się kochać teorie spiskowe, ponieważ bardzo szybko stają się prawdą. I ktoś napisał to naprawdę bardzo mądrze, przemyślanie. I pamiętam, było masę komentarzy gdzieś na Facebooku, jak umieszczałam różne posty o sztucznej inteligencji i tak dalej. No to często były głupie uśmieszki, ironiczne, szydercze, co ja za bajki opowiadam. Chociaż wprost nikt mi nie powiedział, co tam na ten temat myśli, ale po prostu były różne uśmieszki, że to niemożliwe, że to, że tamto. No a teraz, tak, też było podobnie, jak mówiłam, że trzeba się przygotowywać, żywność zachować, wiecie, żeby ludzie zadbali o swoje finanse i tak dalej, że będzie wojna. No to oczywiście też spotkało się to z głupimi jakimiś takimi komentarzami, że to niemożliwe, że skąd ja takie informacje w ogóle biorę i tak dalej. No dobra, no to zaczynamy, kochani, zaczynamy. Dwie kluczowe postacie. Przede wszystkim pan Klaus Martin Schwab i druga postać bardzo, bardzo istotna na świecie, to jest jego doradca, czyli pan, który się nazywa Yuval Noah Harari. Pewnie tego pierwszego pana to kojarzycie, pana Klausa Schwaba. Jest to Niemiec, niesamowicie wykształcony, inteligentny gość, ale też pokręcony, który przede wszystkim skończył studia w Szwajcarii, w Zurichu i podobno ma aż 17 doktoratów zrobionych. No i jest szefem czegoś takiego, jak się nazywa World Economic Forum, Forum Ekonomiczne Światowe. A ta druga postać, pan Harari, to jest intelektualista, to jest doradca finansowy właśnie pana Klausa Schwaba. Niesamowicie inteligentny gość. Zagorzały fan transhumanizmu i jak również, no, prywatnie też lubi panów, ale tutaj akurat to jest mało istotne. Jest Izraelczykiem,
bardzo, bardzo, bardzo mądrym gościem z ogromną wiedzą. No i nazywają go również prorokiem. Nawet mówią, że sam się tak nazywa jako prorok. Słuchajcie, porozmawiamy sobie o tym nowym resecie, o tej walucie cyfrowej, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Mówiłam Wam, że kiedyś tak będzie, że wycofają gotówkę i że będziemy po prostu mieli wszczepione. Przepraszam, że tutaj są te odgłosy w tle, ale Anglicy to zasuwają na tych swoich motorkach, co mnie bardzo drażni. Słuchajcie, wracając do tematu tej waluty cyfrowej, to jest tak zwany paszport cyfrowy w formie małego chipu, który będzie wstrzykiwany tutaj między te dwa palce, między kciuk a palec wskazujący. I kiedyś to się takie wydawało bardzo głupie, jakieś niedorzeczne, jakieś science fiction, jak można mózg człowieka podłączyć pod komputer. Otóż no, teraz przy tej technologii, jaką mamy, to po prostu jest to możliwe jak najbardziej. Czekajcie chwileczkę. Już jak wiadomo, taki paszport, taka waluta cyfrowa będzie zastępowała nam gotówkę, którą oczywiście chcą zniszczyć jak najszybciej. Do tego to wszystko prowadzi. Po to tutaj są te plany wdrożone wszystkie, jak nie konflikty na świecie, to te różne pandemie i jeszcze tam inne rzeczy, upadek gospodarki i tak dalej. Po to wszystko, żeby po prostu jak najszybciej wprowadzić tą walutę cyfrową. Wtedy będą mieli ogromną kontrolę nad każdym z nas. Taka waluta pozwoli im przede wszystkim mieć wgląd, ile macie, na co wydajecie pieniądze. Co innego, jak macie pieniądze na koncie i tak dalej, te pieniądze możecie sobie, wiecie, fizycznie wyjąć z banku i tak dalej. A jeżeli będziecie podłączeni po prostu do tej cyfrowej waluty, to przede wszystkim zapomnijcie o tym, że będziecie mogli sobie odkładać pieniądze, że będziecie mogli sobie majątki powiększać i tak dalej. Tutaj jest właśnie taki czmyk, że będą mieli całkowicie kontrolę nad waszymi finansami, nad waszym zdrowiem, bo w tej walucie będzie zawarta cała lista waszych chorób, jaki macie ciśnienie krwi, na przykład jaką macie temperaturę ciała, no bo to będzie wszystko pod skórą, więc będą mieli wzgląd. Anusia, wejdź sobie tutaj. Więc wracając do tematu odnośnie tej całej waluty cyfrowej, ona ma zastąpić oczywiście gotówkę. To wszystko, co się teraz dzieje na świecie, te konflikty, te wojny, no YouTube algorytmy jest bardzo wyczulony, więc też muszę uważać na to, co mówię, ale no, mówię takie rzeczy, które rzeczywiście już są poruszane w wywiadach i to nie jest żadną tajemnicą, że taka waluta cyfrowa już jest gdzieniegdzie nawet w obiegu i chcą nas podłączyć do komputerów, żebyśmy byli takimi biorobotami. Ta waluta zastąpi gotówkę, chcą jak najszybciej zniszczyć gotówkę całkowicie, bo tak to nie mają takiej kontroli nad światem. A jeżeli wprowadzą tą gotówkę cyfrową, ten paszport cyfrowy, to będą tam wszystkie nasze dane. Nie tylko dane zdrowotne, nie tylko dane takie finansowe, ekonomiczne, stan naszego konta, stan tego, co posiadamy, jakie majątki i tak dalej.
ale to będzie wpływało na każdy aspekt naszego życia. Przede wszystkim ta waluta cyfrowa będzie pokazywała na przykład, jaki mamy blood pressure, czy jaką mamy temperaturę, czy jakie mamy ciśnienie krwi, cała historia chorób, na co dane ciało jest wrażliwe i tak dalej, mentalne i fizyczne. Także kochani, tak jak powiedział ten pan cały Harari, on powiedział, że światu teraz rządom nie wystarczy to, bo tak w wywiadach dosłownie, muszę wam podlinkować niektóre wywiady, są co prawda po angielsku, ale są tak ciekawe i tak jednocześnie przerażające. Ten pan wydał kilka książek. No jest ogłoszony mianem bardzo, bardzo inteligentnego, światowego gościa, który się zna na finansach, na wszystkim. No jestem doradcą ekonomicznym u pana Klausa Schwaba i on jest teraz wypychany, no można by tak powiedzieć, jest takim prorokiem i bym nawet powiedziała, można by go nazwać trochę antychrystem, ponieważ próbuje ludziom sprzedawać, że Jezus Chrystus na krzyżu, że umarł, czy jest Synem Bożym, to jest fake news, że chce sprawić, by ludzie byli właśnie podłączeni do tych komputerów, żeby wydobyć z nich potencjał, taką moc boską, że tak naprawdę nie ma Boga, tylko my sami możemy być bogami, że jak najbardziej jest za tą technologią, żeby ludzi podłączyć do komputerów i żeby być biorobotami, te nanochipy im wtrążolić, żeby dzięki temu ci ludzie, którzy na przykład mają bardzo słabą wiedzę finansową, na przykład, no nie wiem, idą do banku po kredyt i kredyt im, i nagle bank im odrzuca ten kredyt i oni nie rozumieją dlaczego. Także te algorytmy tej sztucznej inteligencji będą mogły rozjaśnić im umysł czy coś takiego, coś w tym stylu, wiecie o co chodzi, że będzie chciał w ludziach pobudzić ten potencjał, tą moc boską i tak jak powiedziałam, że jest zagorzałym transhumanistą. W ogóle całkowity przeciwnik, wiecie, chrześcijaństwa i tak dalej. No mówił tam o tych rozbujałych fantazjach seksualnych. Sam jest też, lubi panów. No i w ogóle powiem wam, że traktuje ludzi, ja bym to, do bydła, do zwierząt. Że ludzie nie myślą. Ale jak będą podłączeni do komputera, to te komputery będą jak gdyby za nich myśleć. Rozumiecie o co chodzi? To mam na myśli, że świat się polepszy. Bo że ludzie za 20 lat to będą mieli zerową wiedzę na temat finansów. Jakoś tak. No to teraz sobie wyobraźcie, czy to nie jest przerażające, co ten pan ma w głowie. Ja już tam nieraz nagrałam takie filmiki, jakieś tam wersety z Biblii o antychryście, że przyjdzie, że będzie pięknie mówił, że będzie niezwykle inteligentny, że będzie czynił takie cuda, będzie tak ludzi urabiał i w ogóle będzie chciał zmienić religię na jedną. No w ogóle będzie wszystko przedstawiał całkowicie nie według dekalogu, tylko jak gdyby naprzeciw. Więc to dosłownie pisze w Biblii
że będzie mnóstwo fałszywych proroków, ale będzie jeden taki antychryst i będzie miał tam swoich tych przedstawicieli. Będzie jedna waluta światowa, ten znak bestii. Tak mówią, że to jest po prostu znak bestii. No i że ludzie będą zniewoleni, po prostu będą ludzie zniewoleni totalnie. I mówi, właśnie jeszcze obraża właśnie Boga, że tak naprawdę wolna wola nie istnieje i coś takiego jak dusza nie istnieje. Także jest za... no... A chcę powiedzieć, że jest za tym, żeby wierzyć w człowieka, nie w Boga, tylko w moc człowieka, żeby wierzyć naukowcom, żeby wierzyć w naukę, w postęp, w technologię, a nie w Boga. Że tak naprawdę Bóg nie stworzył tego świata, rozumiecie? Takie coś. I normalnie to, co on gadał, to mnie tak przeraziło, co on pierniczy za rzeczy. Więc jak jest nawet kilku takich ludzi, którzy mają w ciul kasy i rządzą tym światem, to sobie wyobraźcie, dokąd to nas zaprowadzi. Więc, kochani, wojna tak naprawdę, ona ma trwać, ona się nie może skończyć. Nie może się skończyć. Ona trwa po to, teraz jest ta cała pandemia strachu, paniki i tak dalej i ludzie są bardzo ulegli i robią wszystko pod dyktando tych rządów. Tak jak mówię, ma być jeden rząd światowy. Przepraszam, że trochę tak chaotycznie mówię, ale wiecie co, no nie jest łatwo, bo tutaj patrzę na dzieci, co robię i skupiam się na tym, co mówię. Więc nie jest to proste. Nie jestem bardzo przygotowana do tego, ale po prostu nigdy nie jest dobry moment na to, żeby ten filmik nagrać, a chciałabym Wam po prostu otworzyć oczy, bo jeszcze ludzie śpią, jeszcze ludzie są w takiej zbiorowej hipnozie, w ogóle nie łączą kropek, tak jak nieraz w tych proroctwach, w jakichś tam przepowiedniach mówili, że ci ludzie, którzy przyjmą te balsamy, eliksiry i tak dalej, no będzie pandemia głupoty i ten, co będzie głosił prawdę i tak dalej, to będzie, jak to mówią, prześladowany, będzie wyśmiewany, ośmieszany, będą go szyderczo traktować, wiecie, wyśmiewać i tak dalej. No i tak rzeczywiście jest, wszystko jest tak jak dosłownie w Piśmie Świętym pisze, jest napisane. Wszystko punkt po punkcie się ziszcza. Bóg nam dał wolną wolę i to, co się dzieje teraz na świecie, to nie jest wina Boga, tylko wina tego, że sami się doprowadziliśmy do tego stanu. Bóg po prostu dopuszcza do tego. Ludzie się sami zniszczą, tak? Ten, kto pójdzie za Bogiem, to pójdzie, a ten, kto pójdzie za przeciwnikiem i wszystko już tu robią, bo to są ostatnie podrygi przeciwnika Pana Jezusa. I właśnie ten antychryst ma się niedługo pojawić. On już jest, tak mówią. Kto wie, czy to nie jest właśnie ten Pan Harari, bo tak by się trochę wpasowywał, jest niezwykle inteligentny. Zna dużo języków, naprawdę, jeżeli chodzi o finanse, o to wszystko, on jest przygotowywany od lat przez, wiecie, najmądrzejszych ludzi tego świata i tak dalej, więc kto wie, czy to nie jest ten pan właśnie. Więc tak jak mówię, wracając do tematu, Bóg nam dał wolną wolę i róbcie co chcecie, ale konsekwencje będziecie musieli ponieść, prędzej czy później. Czy się opowiecie za Bogiem, za Panem Jezusem, czy za Jego przeciwnikiem, to już od Was zależy. Zobaczycie, dokąd Was to zaprowadzi. I teraz są już ostatnie podrygi Księcia Ciemności, więc, no, tak jak mówię, szatan szaleje teraz, bo to już jest ta ostatnia godzina,
żeby jeszcze ludzi jak najwięcej, wiecie, zagarnąć ich duszę i tak dalej. Tutaj się tyczy wojna o nasze dusze, o naszą energię, o to wszystko, o uwagę i tak dalej. Teraz widzicie, wystarczyło, że zrobili tą całą pandemię, gdzie te wirusy do końca nie są naturalne, tylko trochę takie ktoś pomógł. I pamiętajcie, że teraz tak, mamy już pandemię strachu, mamy konflikty, które się będą poszerzać. Nie wierzcie w to, że ta wojna się zakończy. Dużo osób wiesza psy na Putinie. A, i jeszcze co chciałam powiedzieć, to na przykład ten pan Klaus, szanowny Klaus Schwab, on założył szkołę dla młodych liderów, czyli do tej szkoły uczęszczali tacy ludzie jak pan Putin, pan Zeleński, tak, pan Zeleński, i jeszcze inni znani ludzie, też między innymi pani Merkel i chyba pan Macron. Także na samej Unii Europejskiej też tam trochę tych osób jest. Także no, może sobie te kropki poskładajcie. Ludzie głęboko wierzą, że jest ta pandemia, że Putin zaatakował, wstrętny Putin i tak dalej, ale ludzie nie wiedzą, co tak naprawdę, jakie problemy są wewnętrzne, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Po co ta wojna? Po co te pandemie? Po co te pandemie strachu? Właśnie po to, żeby wdrożyć ten swój plan. I ten plan już jest wdrożony od dawien dawna, bo to nie jest od dzisiaj, kochani. To już jest podobno od 300 lat, takie coś wszystko według planu robione. Zauważcie, że była kiedyś pandemia Hiszpanki. Było tych pandemii trochę. Wojen było dużo i nadal są. Tak naprawdę to wojna się nigdy nie skończyła. Wojny są co chwilę. Wojna to jednak jest duży zarobek. Wiecie, ci co produkują broń, no to teraz zbijają po prostu fortunę, tak? Ci co produkują czy to maseczki, czy to eliksiry, też na tym mnóstwo pieniędzy zarabiają. Biznes po prostu goni biznes. Ale tak jak mówię, najważniejszym jest trzymanie w garści całego świata przez garstkę ludzi najbogatszych na świecie, którzy się nie pokazują. Pieniądze lubią ciszę, jak to mówią. Nigdy się ci ludzie nie pokazują. Także wielkim fanem tego pana Harari jest też Bill Gates, pan Zuckerberg, ten z Facebooka, który stworzył, nawet Barack Obama, tak, prezydent, i jeszcze tam inni są wielkimi zwolennikami tej całej ideologii tego pana Harari. No i przede wszystkim pan Schwab, który się doradza. Także tak jak mówię, już są utorowane ślady dla, już jest utorowana droga dla Antychrysta. No i kto wie, czy to nie będzie właśnie ten pan. Ja tak sobie myślałam kiedyś, że to może Elon Musk albo coś w tym stylu, ale nie. Te książki, które napisał, ja może wam podlinkuję pod spodem. Tam chyba napisał Sapiens, tak? I jeszcze tam inne. To są tak przerażające. Niesamowite książki, to są właśnie bestsellery, które się bardzo dobrze sprzedawały. I ten pan został wyjęty na piedestał już chyba w 2014 roku. Naprawdę
Powiem Wam, że to jest tak przerażające. Nie wiem jak to będzie, nie wiem co to będzie. Także, tak jak mówię, chcą tą gotówkę całkowicie wyniszczyć, żeby ludzie, ci co na przykład nie przyjmą preparatu, tak na przykład jak ja i moja rodzina, nie przyjmujemy tego preparatu, nie będą mogli płacić, nie będą mogli normalnie funkcjonować, nie kupią jedzenia w dalszej perspektywie czasu. A co jeszcze chciałam powiedzieć, to, że do Polski nabywają Ukraińcy, inni uchodźcy, to jest po to, żeby po prostu zasiedlić Polskę, inne tereny, opuścić, tak? Nie szkodzi, wszystko dobrze jest, zaraz umyjemy. Tutaj masz chusteczkę sobie. Chcą zasiedlić Polskę, żeby... Czekajcie chwilkę. Także wracając, żebym nie zgubiła wątku, Ukrainę chcą zasiedlić ludzie z Izraela. Tam będzie Nowe Jeruzalem i to jest prawda, co niektórzy w to nie wierzą, ale po to do Polski Ukraina przychodzi, ci wszyscy uchodźcy. O, nie bójcie się, Polacy, polskie rządy mają dotacje, mają dużo pieniędzy właśnie na ten cel, żeby zasilać po prostu tych Ukraińców, żeby Ukraińcy nie wrócili z powrotem do tego kraju. A dlaczego akurat Ukraina? No pod wieloma względami. Pod względami surowców, tego, że tam są największe, wiecie, tereny, uprawy, pszenica i inne zboża. Rosja i Ukraina. To jest chyba jeden z trzech krajów, które są bogate w takie rzeczy i oni są eksporterami na skalę światową. Nawet Polska jest dużo mniejsza, jeżeli chodzi o uprawy zbóż, pszenicy. Także takie różne są plany i tyle. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Coś mi tam uciekło, ale może to w innym filmie Wam pokażę po prostu. Omówię to wszystko. Wszystko się ku temu niestety toczy. Także, kochani, przepraszam, że to był tak chaotyczny film. Następnym razem będzie lepiej. Ale chciałam tylko Wam trochę zobrazować, że nie jest tak, jak Wam te media tak do końca sprzedają, bo tak naprawdę te media to należą właśnie do tego rządu głównego, który zarządza innymi rządami całego świata. Także oni też chcą doprowadzić do tego, że przez wojny, że rządy sobie niby nie dają rady i wtedy wtargnie zbawiciel, taki na przykład pan Harari, nowy rząd powstanie, który was uratuje, zabierze wasze długi, wszystko, ale jeżeli sobie na przykład dacie włożyć ten cały, no, chip, to wtedy wam odbiorą wszystkie, oddacie im wszystkie majątki w zamian za kochani, za to, że wam zneutralizują długi. Także nieźle, po prostu nieźle. Coraz lepiej się robi. A teraz tak porobili, że te stopy procentowe są coraz wyższe i będą jeszcze wyższe. Ci, co mieli na zmienny procent, to będą tak płakać, tak kląć, bo naprawdę ci, co na przykład, nie wiem, pobrali sobie domy, jakieś te mortgage, czy tam, nie wiem, hipoteczne kredyty, czy jakiekolwiek kredyty, to na przykład, nie wiem, ratę płacili 3000, to będą teraz na przykład 6000. No jakiś idiota jedzie tutaj, muszę zobaczyć. Patrzcie, na tych motorkach zaiwaniają, trzeba tutaj uważać. No. To będą płacić 6000. Jak ktoś wziął kilka kredytów, bo tam sobie, nie wiem, jakieś nieruchomości na wynajem czy coś, to będzie płakał. Będą po prostu ludzie oddawać za bezcen te wszystkie majątki.
bo nie będą w stanie spłacić. Bieda, głód, inflacja zaiwania do góry i będzie coraz wyższa, a po prostu pensje będą coraz niższe. No naprawdę bardzo kiepsko to widzę. Bezrobocie, zamiast ryżu, albo i nie, będziecie robić. Także tyle. Długi filmik, chaotyczny co prawda, ale no chciałam Wam uzmysłowić co nieco, bo nie wszyscy mają czas na to, żeby, wiecie, zagłębiać się też w inne treści, nie tylko te, co nam te media sprzedają głównego nurtu, jak to mówią, głównego ścieku, co w telewizji oglądacie, bo to są, wiecie, to są ich media, także oni wklecają Wam to, co chcą, żebyście słyszeli, a nie to, co jest najprawdziwszą prawdą, więc trzeba też oglądać niezależne telewizje, patrzeć na ludzi, którzy siedzą na giełdach, mają duże jakieś wiedzę, coś wiedzą na temat całej historii, jaka była, bo też historie nam zakłamują i to bardzo, bardzo. No to tyle. To tyle na dzisiaj. Wyczerpałam się na dzisiaj. Zaraz idę z dzieciakami już do domu. Gotowy już obiad, tylko wystarczy podgrzać. Misiek akurat miał kilka godzin na to, żeby sobie porobić jakieś tam swoje papierkowe rzeczy firmowe. Do tego trzeba spokoju. Więc tak, będzie bida, bida i jeszcze raz bida. A jak się dacie złamać, to po Was. Piszcie, co myślicie na ten temat. Czy to Was przeraża, czy nie? Bo dla mnie to jest przerażające. Ale wierzę, że dobry Bóg zainterweniuje, tak jak to obiecał. Zainterweniuje w końcu. Nie pozwoli do tego, żeby ktoś stał ponad Nim, bo to On nas stworzył i stworzył dekalog: nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Nie ma żadnych innych bogów. Nie każdy z nas jest Bogiem. Ja wiem, że każdy ma cząstkę Boga w sobie i tak dalej, bo Bóg nam daje, wiecie, też swoją moc, wiecie, od siebie. Ale nie można unosić się pychą. Bóg jest najważniejszy i On dzieli się tym, co najlepsze, miłością, światłością. A to nie jest Bóg pychy. Normalnie crazy. Dobra, kochani, nic, uciekam, bo już zaczynam biadolić. Na razie, trzymajcie się. Pa, pa. No więc zaczynamy. Już jakiś czas temu, bo jakieś prawie 2 lata temu, nagrywałam taki filmik. To były jeszcze takie, wiecie, takie rozkminki, takie jakieś tam nowości ze świata i tak dalej, jakieś informacje, co tam w trawie piszczy. Jeszcze to nie było potwierdzone, to było coś tak na miano teorii spiskowych i tak dalej, czy jakieś tam rzeczy wyjętych z kosmosu, tak? Mówiłam na temat podłączenia człowieka do komputera, czyli nic innego jak wstrzyknięcie człowiekowi chipa, nanochipa czy biochipa, jak to tam wolicie, żeby nazwać. No i powiem Wam, że jeszcze wtedy ludzie patrzyli na to bardzo sceptycznie, nawet niektórzy się śmiali z tego. Też mówiłam właśnie, że może być wojna w niedługim czasie. Na pewno będzie, ale jeszcze nie wiem kiedy. Mówiłam w ogóle no o tych świrusach, wirusach, że to wszystko jest pięknie zaplanowane i wszystko idzie według planu, co do joty. No i teraz podtrzymuję to wszystko. Po tym, co się teraz dzieje, to tym bardziej, kochani. No więc zacznijmy od tego, od tej całej waluty cyfrowej. Taki jest plan, że chcą wycofać gotówkę całkowicie z obiegu.
całkowicie zneutralizować, całkowicie zniszczyć i zastąpić ją walutą cyfrową. A tak dokładniej mówiąc, to po prostu wszczepić człowiekowi chipa, biochipa, nanochipa. Tutaj między, na przykład w dłoń, między kciukiem a palcem wskazującym. I dzięki temu będzie można płacić tą walutą, nie używając karty bankomatowej, tylko przykładając na przykład, wiecie, tam do skanera jakiegoś czy do czegoś, tak? Jak również, co będzie zawarte w tym paszporcie światowym. Wszystkie nasze dane od A do Z, stan naszego konta, można płacić tym, wszystkie rachunki, wszystko będzie widoczne, całe konta na komputerze. Także